W tym odcinku opowiem o przyczynach i zarazem sposobach zapobiegania jednej z dolegliwości, która potrafi nieźle obniżyć komfort naszego życia. Mam tu na myśli nietrzymanie moczu. Na szczęście w pewnym stopniu można ustrzec się przed tym problemem, zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia lub złagodzić jego przebieg. Zapraszam do oglądania. Aby zminimalizować ryzyko nietrzymania moczu, dobrze jest zadbać o odpowiednie nawyki w toalecie. Mam tu na myśli przede wszystkim to, aby celowo nie nasilać parcia podczas oddawania moczu. Powinien on wydostawać się dzięki samoistnej sile pęcherza. Dobrze jest również zachować odpowiednią pozycję podczas defekacji, czyli pod stopy podkładamy mały stołek i lekko zaokrąglamy plecy. Z kolei jeśli swoje potrzeby załatwiamy w toalecie publicznej, to podczas oddawania moczu, mimo wszystko odradzam przyjmowanie pozycji na tzw. narciarza. Taka pozycja powoduje nadmierne napięcie dna miednicy, co w dalszej konsekwencji może nasilać nietrzymanie moczu. No chyba, że z publicznych toalet korzystamy naprawdę rzadko. Poprawę może przynieść też odpowiedni trening mięśni dna miednicy, nazywanych inaczej mięśniami kegla. Jednakże tu nie chcę wchodzić w kompetencje fizjoterapeutów i jeśli zmagają się Państwo z omawianym problemem, to pewnym rozwiązaniem może być konsultacja właśnie z tą grupą specjalistów. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że zgodnie z danymi literaturowymi takie ćwiczenia mogą kazać się pomocne. Dodam jeszcze, że takie ćwiczenia mogą przynieść zadowalające efekty, na przykład w przypadku kobiet, u których nietrzymanie moczu jest spowodowane ciążą i porodem, co jest dość częstym problemem. Jednocześnie podkreślę, że istnieje naprawdę wiele różnych metod i zabiegów fizjoterapeutycznych, na których może skorzystać wiele osób. Bardzo dobrym sposobem na zapobieganie nietrzymania moczu jest również umiarkowana aktywność fizyczna. Wystarczy nawet pół godziny spaceru dziennie. Badania pokazują wprost, że osoby aktywne fizycznie, w tym osoby, które regularnie spacerują, mają mniejsze ryzyko wystąpienia nietrzymania moczu o 26%. Wśród jeszcze innych wskazówek mogę zaproponować odpowiednie spożycie płynów. Mam tu na myśli to, aby pić częściej w ciągu dnia, ale mniejszymi porcjami. Jedną z przyczyn nietrzymania moczu jest osłabienie mięśni w tym mięśni dna miednicy, które odpowiadają za zaciskanie cewki moczowej. Do postępującej utraty masy i siły mięśniowej dochodzi głównie na skutek starzenia się organizmu, stąd dobrze jest zadbać o to, aby w naszej diecie nie zabrakło pełnowartościowego białka, z którego zbudowane są właśnie nasze mięśnie. Mam tu na myśli produkty takie jak mięso, w tym głównie mięso drobiowe i cielęcina, ryby, szczególnie pstrąg tęczowy, dziki łosoś, śledź lub sardynki, a także fermentowane produkty mleczne w postaci jogurtów naturalnych i kefirów oraz jajka. Oprócz białka w diecie pomoże także regularna aktywność fizyczna, ponieważ pobudza ona procesy związane z utrzymywaniem masy mięśniowej. Pamiętajmy bowiem, że brak aktywności fizycznej zwiększa ryzyko zaniku mięśni z nieużywania. Tak jak wspomniałem, problem związany z nietrzymaniem moczu narasta wraz z wiekiem, i nie bez przyczyny zjawisko to dość często obserwuje się u kobiet po menopauzie. Otóż w tym okresie dochodzi do znacznego spadku produkcji estrogenów, a jak udowodnili badacze, niski poziom estrogenów sprzyja pewnym zmianom anatomicznym zachodzącym w narządach rodnych, drogach moczowych i strukturach dna miednicy. Czyli brak estrogenów sprzyja nietrzymaniu moczu. Niestety, w tym przypadku nie mamy bezpośredniego rozwiązania. Wydawać by się mogło, że pomocna będzie hormonalna terapia zastępcza czyli uzupełnianie hormonów płciowych, takich jak wspomniany estrogen i progesteron. Jednakże aktualne wyniki badań pokazują, że hormonalna terapia zastępcza nie przynosi zadowalających efektów, a wręcz przeciwnie, u niektórych kobiet może zwiększać ryzyko oparcia i nasilać nietrzymanie moczu, choć mechanizm tego zjawiska nie jest jeszcze zbyt dobrze poznany. Jednocześnie należy mieć też świadomość, że hormonalna terapia zastępcza stosowana przez długi czas, a nie okresowo, może mieć w pewnym stopniu negatywny wpływ na zdrowie. Mam tu na myśli m.in. zwiększone ryzyko rozwoju raka piersi i endometrium. Tu dopowiem jeszcze, że nietrzymanie moczu można prawdopodobnie nieco złagodzić stosując miejscowe leczenie estrogenami. Jednak niewiele badań potwierdza skuteczność takiego działania i nie do końca znane są skutki uboczne takiej terapii ponieważ w zakresie niedoboru estrogenów niewiele możemy zrobić, więc tym bardziej u kobiet warto zastosować pozostałe wskazówki z tego filmu, łącznie z pierwszą, którą już omówiłem. Jedną z przyczyn nietrzymania moczu, na którą możemy mieć istotny wpływ, jest nadmierna masa ciała. W 2018 roku ukazała się obszerna praca naukowa, która dowiodła, że osoby z nadwagą mają o 35% większe ryzyko wystąpienia wspomnianego problemu w porównaniu do osób o prawidłowej masie ciała. Skala tego zjawiska jest jeszcze bardziej znacząca w przypadku osób z otyłością brzuszną. Według danych literaturowych, otyłość aż dwukrotnie zwiększa ryzyko nietrzymania moczu. Istnieje proste wytłumaczenie takiego stanu rzeczy. Otóż, gdy zmagamy się z nadmierną tkanką tłuszczową, wówczas dochodzi do ucisku i wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej. To z kolei zwiększa ciśnienie w okolicach pęcherza i zaburza działanie cewki moczowej, która odpowiada za trzymanie moczu. Wobec tych informacji, jeśli zmagają się Państwo z nadliczbowymi kilogramami i jednocześnie dokucza Państwu nietrzymanie moczu, to redukcja masy ciała jest jak najbardziej wskazana, aby złagodzić omawiany problem. Tu pozwolę sobie wspomnieć, że na moim kanale znajdą Państwo cały cykl filmów, w których podaję wskazówki co robić i jakich błędów się wystrzegać, aby zdrowo i samodzielnie schudnąć. To co może być zaskakujące to to, że do nietrzymania moczu mogą prowadzić również zaparcia. Eksperci zauważyli, że w przypadku kobiet zaparcia zwiększały ryzyko występowania nietrzymania moczu aż niemal 2,5 Wynika to m.in. z tego, że końcowy odcinek jelit znajduje się w sąsiedztwie pęcherza i te dwie struktury mają wiele wspólnych nerwów. W efekcie zalegające masy kałowe prowadzą do nadmiernej aktywności nerwów, a to zwiększa częstotliwość oddawania moczu. Oczywiście tego typu mechanizmów jest jeszcze więcej, ale nie chciałbym męczyć Państwa dość skomplikowaną fizjologią. To co należy zapamiętać to to, że zaparcia sprzyjają nietrzymaniu moczu, a poradzenie sobie z nimi może rozwiązać lub złagodzić omawiany dyskomfort. Wspomnę, że istnieje wiele różnych sposobów na to, aby zachęcić nasze jelita do pracy i uporać się z zaparciami. Aby nie wydłużać tego filmu, nie będę w nim omawiać tych sposobów, ale zaznaczę, że temu zagadnieniu poświęciłem osobny odcinek, który również znajdą Państwo na moim kanale. W przypadku mężczyzn przyczyną nietrzymania moczu może być łagodny rozrost prostaty, czyli powiększenie gruczołu krokowego, które jednak nie ma nic wspólnego ze zmianami nowotworowymi. Choć tu podkreślę, że u osób z rozrostem prostaty częściej obserwuje się częste oddawanie moczu, w tym nawet kilkukrotne oddawanie moczu w trakcie nocy, nazywane nekturią, czy też uczucie pieczenia i zwężenie strumienia moczu podczas mikcji. Wobec tych informacji pewnym rozwiązaniem jest uniknięcie lub chociaż złagodzenie rozrostu prostaty. A do tego możemy doprowadzić dzięki włączeniu do diety niektórych składników i produktów. Mam tu na myśli przede wszystkim zadbanie o dostarczenie wysokich ilości witaminy D, cynku, kwasów tłuszczowych omega-3, czy też likopenu obecnego w pomidorach świeżych i w przetworach pomidorowych. Pomocne mogą okazać się również produkty takie jak czosnek i cebula, pestki i olej z dyni, czy też korzeń pokrzywy. Pewną skuteczność działania eksperci potwierdzili też w przypadku mniej znanych preparatów. Mowa tu m.in. o ekstrakcie z koryśliwy afrykańskiej, zapisywanym jako pygeum, czy też ekstrakcie z palmy sabałowej. Przy okazji dodam, że warto właśnie podjąć się naturalnych metod ograniczenia rozrostu prostaty. A to dlatego, że po pierwsze problem ten gdy nic z nim nie zrobimy, może powodować kolejne konsekwencje zdrowotne, np. w postaci zakażenia układu moczowego. A po drugie, operacja prostaty i związane z nią komplikacje mogą ponad trzykrotnie zwiększać ryzyko późniejszego nietrzymania moczu. Również i o rozroście prostaty nagrałem oddzielny materiał, stąd jeśli kogoś z Państwa szerzej interesuje ten temat, to odsyłam do tegoż filmu. Zwiększone ryzyko nietrzymania moczu ma miejsce również u osób zmagających się z cukrzycą. Dane pokazują, że częstotliwość występowania nietrzymania moczu jest wyższa o około 20-28% u osób z cukrzycą w porównaniu do osób zdrowych. Zapewne część z Państwa zastanawia się, dlaczego tak się dzieje. Otóż w przebiegu cukrzycy dochodzi do uszkodzeń mikronaczyniowych, co w dalszej konsekwencji zaburza funkcjonowanie mięśni pęcherza moczowego i zwieraczy odpowiedzialnych za trzymanie moczu. Dodatkowo hiperglikemia, czyli wysoki poziom cukru we krwi, towarzyszący niewyrównanej cukrzycy, sprzyja częstszemu oddawaniu moczu i zwiększa parcie na mocz. Co więcej, u osób z nieuregulowanym stężeniem glukozy we krwi częściej dochodzi do infekcji dróg moczowych, które mogą zaostrzać problemy z nietrzymaniem moczu. Biorąc pod uwagę te informacje, zapanowanie nad cukrzycą, w tym nad zbyt wysokim poziomem cukru w naczyniach krwionośnych, z pewnością złagodzi problemy z nietrzymaniem moczu. Tu dodam, że na moim kanale znajdą Państwo film, w którym podaję wskazówki, jak uregulować stężenie glukozy. Przy okazji wspomnę, że niedawno opublikowałem materiał, w którym mówię, że przyczyną przecukrzenia nie musi być wyłącznie cukrzyca. Jeśli zmagają się Państwo z podwyższonym poziomem cukru, to myślę, że filmy te mogą okazać się pomocne. Krótko wspomnę też, że przyczyną nietrzymania moczu może być choroba zwyrotnieniowa kręgosłupa. Stąd też podejmowanie się różnych działań, które złagodzą tego typu schorzenia, będzie mogło mieć przełożenie na rozwiązanie problemu z nietrzymaniem moczu. Tu zrobię krótki przerywnik i wspomnę, że więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia i chciałbym zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik to darmowy bilet mailowy, który piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, być na www.doktorbartek.pl ukośnik-dziennik. Warto wiedzieć, że nietrzymanie moczu może wynikać z przyjmowania niektórych leków. Mowa tu głównie o lekach obniżających ciśnienie krwi. W jednym z badań naukowcy zauważyli, że leki przeciwnadciśnieniowe z grupy alfa-adrenolityków, którymi przedstawicielami są np. doksa, zosyna i terazosyna, nawet ponad czterokrotnie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia nietrzymania moczu. Jeszcze bardziej znaczący efekt odnotowano w przypadku diuretyków pętlowych, czyli leków moczopędnych. Tutaj ryzyko pojawienia się nietrzymania moczu było aż ośmiokrotnie wyższe. Oczywiście możemy wymienić jeszcze inne leki, które sprzyjają nietrzymaniu moczu. Wśród nich znajdują się leki przeciwdepresyjne, w tym selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, zapisywane w skrócie jako SSRI. Pewien niekorzystny wpływ na trzymanie moczu mogą mieć też inhibitory acetylocholinesterazy, stosowane m.in. w przypadku choroby Alzheimera. Mówię o tej kwestii, ponieważ czasem tygodniami i miesiącami poszukujemy przyczyn różnych dolegliwości, a one tkwią w skutkach ubocznych stosowanych leków. Jak to mówią, najciemniej pod latarnią. Nie oznacza to oczywiście, że należy nagle odstawić wspomniane leki. Przede wszystkim dobrze jest dążyć do takiej zmiany w stylu życia, aby nie były one potrzebne. Jeśli jednak pomimo to okażą się one niezbędne, to warto porozmawiać o tym problemie ze swoim lekarzem i być może znajdzie on inne rozwiązanie. O występowaniu nietrzymania moczu, a przede wszystkim o nasileniu tego problemu, mogą decydować detale. Jednym z nich jest palenie papierosów, i również w tym przypadku możemy wyszczególnić kilka mechanizmów, które odpowiadają za takie zależności. Jednym z najbardziej banalnych jest to, że gwałtowny kaszel upalaczy sprzyja pewnym defektom anatomicznym i przenoszeniu ciśnienia, co przezwycięża możliwości zbieracza cewki moczowej i dochodzi wówczas do nietrzymania moczu. Zgodnie z tym, rzucenie lub chociaż ograniczenie palenia będzie małą cegiełką, która może dać zauważalny korzystny efekt. Przy okazji, jeśli mają Państwo jeszcze trochę wolnego czasu, to chciałbym zaprosić do obejrzenia nieco pokrewnego materiału, w którym mówię o przyczynach i sposobach radzenia sobie z nocnym oddawaniem moczu. Wiem, że i z tym problemem boryka się wiele osób. Materiał ten właśnie pojawił się na Państwa ekranach. Aby go obejrzeć, wystarczy teraz na niego kliknąć. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.